jest Dzień z Republiką. Łukasz Jankowski, witam Państwa ponownie na antenie naszej telewizji, na antenie telewizji Republika. Na tą godzinę naszych rozmów, naszego spotkania rozpoczniemy od wizyty w polskim Sejmie. Tam dzisiaj obradowała Komisja Śledcza do spraw wyjaśnienia tak zwanej afery wyborów prezydenckich, wyborów kopertowych. Były emocje, było gorąco, były wątpliwe i polityczne, i prawne, i prawnie decyzje tej komisji. Zobaczmy, jak wyglądał przebieg tej komisji. Czy zgłasza pani jakieś wnioski? Panie przewodniczący, chciałabym na zasadzie artykułu 6 ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej złożyć wniosek o wyłączenie członka komisji, pana Michała Wójcika, od wykonywania w dniu dzisiejszym czynności przesłuchania wobec wątpliwości co do jego bezstronności. To jest mój debiut w Komisji Śledczej. Nie wiedziałem, że po kilku sekundach już będzie wniosek o wyłączenie mnie z tej komisji. No to się zdarza, ma pani prawo, pani prokurator, do tego, żeby tego rodzaju wnioski składać, natomiast on jest całkowicie bezprzedmiotowy. Panie przewodniczący, ja oczywiście jestem przeciwny temu, mam sporo pytań do pani prokurator i myślę, że to, o co pani prokurator tutaj wnioskuje, całkowicie jest pozbawione jakby racji prawnych. Dziękuję bardzo. Dobrze, czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Dobrze, to jeszcze jeden głos, pan przewodniczący Buda, i przechodzimy do głosowania. Panie przewodniczący, szanowni państwo, myśmy w wielu sprawach się wypowiadali i w wielu sprawach mamy jasne stanowisko, łącznie z tym dotyczących wyborów korespondencyjnych. Natomiast w żadnym stopniu nie jest to podstawą do wyłączania członków, nawet z jakiejkolwiek czynności. Idąc tą drogą skrupulatności, wobec każdego z członków można znaleźć wypowiedź, która wskazuje na to, że ma wyrobione zdanie na temat świadka. Na przykład, bo wypadało się na temat świadka, który tutaj przed nami staje. Była na przykład pani marszałek Witek przesłuchiwana tutaj i każdy z członków wypowiadał się na jej temat wielokrotnie, łącznie z wątkami, które dotyczą komisji, czyli w związku z zarządzeniem wyborów. W związku z tym nie ma żadnych podstaw do wyłączenia członków i też nie widzę podstaw do tego, żeby pani świadek nie odpowiadała na pytania pana Michała Wójcika. No chyba nie ma wątpliwości, że świadek jest zobowiązany odpowiadać na każde pytanie. Jeżeli doszłoby do takiego wyłączenia, czy czynności do wyłączenia, to ja przecież będę pytał o te pytania, które chciał zadać pan świadek i pani nie uniknie tych pytań. W związku z tym absolutnie jestem przeciwny wyłączeniu w tej sytuacji. Pragnę zwrócić uwagę, że pan poseł Michał Wójcik został wybrany przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej większością głosów na członka komisji i jeszcze nie zdążył nawet zabrać głosu merytorycznego w sprawie, która nas dzisiaj po raz kolejny gromadzi. To po pierwsze. Po drugie, pragnę zwrócić uwagę, że uzasadnienie pani prokurator co do wyłączenia z tego przesłuchania, oczywiście wszyscy to rozumiemy, pani prokurator, dokładnie, uzasadnienie polegające na tym, że pan poseł Michał Wójcik otrzymał medal i to medal za zasługi na rzecz budowania dobrych relacji z prokuratorą i wspierania prokuratury. No, szanowna pani, ja dostałem mnóstwo medali, akurat nie od prokuratora Święczkowskiego, ale chcę pani powiedzieć z ręką na sercu, nie pod przysięgą, bo niestety jestem członkiem komisji, a nie świadkiem, że mam podobne relacje z panem prokuratorem Święczkowskim. Pani mnie też wyłączy? Naprawdę, szanowni państwo, to jest komisja do spraw zbadania okoliczności przygotowania i przeprowadzania wyborów korespondencyjnych z 10 maja 2020 roku. Komisja, która już wielokrotnie się skompromitowała, ale jeśli pan przewodniczący podda pod głosowanie ten wniosek z takim uzasadnieniem, to kompromitacja jest 150-procentowa. Przestańcie się ośmieszać, naprawdę. Bardzo. Dobrze, bardzo dziękuję. Pan Wójcik dostał medal. Rozumiem, że pan poseł Czarny. I to był fragment komisji śledczej, dzisiejszych obrad tej komisji, która ma wyjaśnić zdaniem obecnej koalicji rządzącej jakieś nieprawidłowości przy przygotowaniu wyborów prezydenckich w formie kopertowej, tych wyborów, które potem zostały przełożone na formę tradycyjną w późniejszym terminie, tak żeby Platforma mogła zmienić kandydata na takiego, który bardziej politycznie rokował, bo taki był faktyczny przebieg zdarzeń. A teraz naszym gościem profesor Grzegorz Górski, politolog, prawnik. Panie profesorze, dzień dobry. Witam serdecznie.
No to siłą rzeczy musimy nasze spotkanie, panie profesorze, rozpocząć od tego fragmentu komisji śledczej, w ogóle od komisji śledczej. Pierwsza, jest już druga, która startuje w sprawie afery, tak zwanej afery wizowej. Tutaj też przewodniczący, z kolei pan poseł Szczerba, ma pewne takie trudności trochę proceduralne, żeby wystartować z tą komisją. Często ogłasza przerwy, czy często czyta z komórki, bierze komórkę i coś odczytuje, tak jakby dostawał jakieś SMS-y albo jakimś innym komunikatorem treść, co ma wygłosić. Tak to wygląda na pierwszy rzut oka. Mam nadzieję, że to tylko tak wygląda. Tak naprawdę pan poseł tak się skupia, Szczerba, a nie jest sterowany zdalnie. Bardzo w to gorąco oczywiście wierzę. Panie profesorze, te komisje śledcze przyniosą jakiś efekt polityczny, bo chyba po to są robione, żeby był uzysk polityczny z ich prac. No tak, oczywiście, no, to jedyny cel ich w tej chwili to jest taki, ażeby odwrócić uwagę od nic nie robienia. Wystarczy spojrzeć na tak zwany licznik Tuska, ażeby mniej więcej mieć taki wstępny ogląd co do tego, no, z czym ci ludzie przyszli do władzy, jak traktowali swoje, no, w cudzysłowie, zobowiązania wyborcze, jak je realizują. To już kilkukrotnie słyszeliśmy takie wypowiedzi połączone trochę z mruganiem okiem. No jakie tam konkrety, przecież wiecie, rozumiecie, to tak było tylko po to, żeby zdobyć władzę. No nic się po prostu nie dzieje. Nie ma żadnych, bym powiedział, działań takich, których dzisiaj Polska potrzebuje. Jest kilka poważnych naprawdę wyzwań, bardzo poważnych. Natomiast no, ten cyrk ze słabymi aktorami, rozumiem, że ktoś chciał zorganizować jakiś spektakl polityczny, no to już przynajmniej powinien trochę się postarać o to, żeby no, minimum do obsady głównych ról dać jakiś aktorów, którzy przynajmniej elementarnie followują tę rzeczywistość, z którą się przychodzi zmierzyć podczas obrad tych komisji. Nie wymagajmy zbyt wiele. No ale jak się okazuje, czym innym jest bieganie z reklamówkami po granicy i udawanie, że się gdzieś tam roznosi pizzę komuś, kogo nie ma, czym innym, no poprowadzenie czegoś, co jednak ma jakiś walor prawny. No tu widzimy, że to po prostu marni suflerzy, którzy dostali jakieś tam role. Pewno dlatego, że nikomu nie zależy na tym, żeby ktoś tam się wybił na tej komisji ponad przeciętność, więc obsada jest siódmorzędna, gwarantuje to, że zera pozostaną zerami, no i tyle. Panie profesorze, ale z drugiej strony ja pamiętam komisje śledcze poprzednich kadencji. Tam harmonogram działań był następujący. Najpierw był okres, kiedy się powoływało komisję. Potem było kilka miesięcy, czasem wiele miesięcy, kiedy komisja gromadziła dokumenty i nad tymi dokumentami pracowała. I dopiero po tym okresie, czasami nawet półrocznym, komisja przystępowała do pierwszych przesłuchań świadków. Tak było w poprzedniej, jeszcze poprzedniej kadencji, jeszcze poprzednich. Komisja VAT-owska, komisja Ambergold długie miesiące, długie tygodnie gromadziła dokumenty, potem długie tygodnie je czytali, posłowie analizowali. I dopiero potem ruszały przesłuchania. Tutaj mamy inny format. W zasadzie komisja jest powołana i już parę tygodni później, 2-3 tygodnie rusza do przesłuchań. To przecież jak ci posłowie mają zdobyć wiedzę, dojść do dokumentów, wgryźć się w te dokumenty, przestudiować je, żeby mieć na tyle dużą i szeroką wiedzę, żeby móc skutecznie świadków przesłuchiwać, no bo inaczej to trochę po omacku. To jaki jest sens takich komisji? Właśnie czysto propagandowe, odwracające uwagę. No, przypominam, że tymi komisjami ostatnimi no, kierowali pani mecenas Małgorzata Wasserman no i pan Marcin Chorała. No, ludzie niewątpliwie wiedzący, no, na czym polega przede wszystkim praca komisji śledczej, jak zorganizować tę pracę, jak próbować docierać do prawdy materialnej. Natomiast przecież tu, no nie oszukujmy się, tu w ogóle nie ma takiego celu. Tu jakby wynik jest z góry ustalony.
bo przecież ci państwo nawet nie próbują kamuflować w żaden sposób tego, że oni już z góry wiedzą, co ma być. Ja podejrzewam, że nawet już te raporty są gotowe, które gdzieś tam zostaną opublikowane, a jedynie tam się wpisuje jakieś karty, czy numery stron, czy coś, co ma służyć jako tam jakiś teoretyczny podkład, tylko po to, żeby pokazać, no, że rzeczywiście to ma tam jakieś zaczepienie w tym przebiegu zdarzeń, które obserwujemy. No, aktorzy muszą po prostu w marny sposób odegrać tę swoją rolę. Trzeba to przejść, a przy okazji no, takie tam przy każdym posiedzeniu komisji, a to kogoś tam splugawić, a to kogoś wyłączyć, dać pożywkę, nie wiem, Onetowi czy Wirtualnej Polsce, żeby tam tej, że tak powiem, gawiedzi, która tylko to czyta, no, dać kolejną porcję emocji, żeby podtrzymać trochę zainteresowania. No, mówiąc krótko, mechanizm czystej politycznej ustawki od początku do końca, zero merytoryki, zero próby w ogóle osadzenia, no, choćby w przypadku wyborów, które miały miejsce, to co pan redaktor słusznie podniósł, tego co było istotą rzeczy. Istotą rzeczy było to, że konieczne było przeprowadzenie operacji podmiany skompromitowanej kandydatki na kogoś, kto blokował lepsze szanse i wszystko było temu podporządkowane. No to przecież oczywiste jest, że tego komisja nie może w żaden sposób ustalić, stwierdzić, ale ex post chodzi o to, żeby stworzyć coś, co później przez lata być może będzie służyło temu, żeby tę rzeczywistość historyczną, która miała miejsce, próbować przedstawiać w krzywym zwierciadle, mówiąc, no to nieprawda, bo przecież myśmy w tej komisji śledczej ustalili coś zupełnie innego. A jest takie próba tworzenia historii ex post. Panie profesorze, to jeszcze zapytam o kwestię strajku rolników. Wczoraj przez Warszawę przeszła duża manifestacja rolnicza, a teraz posłowie będą się biedzić, a rząd będzie próbował, zdaniem wielu, grać na czas albo przynajmniej kupić ten czas u rolników. Premier Tusk mówi, że już na dniach ruszą wypłaty środków dla rolników z funduszy na Krajowy Plan Odbudowy. Nie bardzo wiem, w jakim trybie pieniądze z KPO miałyby iść bezpośrednio do kieszeni rolników, to jest, mówiąc, że dla mnie pewna tajemnica. Może udają się wyjaśnić, jaki sposób proceduralny zostanie znaleziony. No, niemniej wydaje się, że rząd stara się jakoś rozegrać protesty rolnicze i finansowo, i licząc na zmęczenie protestujących. No to trzeba przypomnieć, że w ramach tej operacji finansowej, która była dokonywana finalnie tam około 20 stycznia, związana ze zmianami w budżecie, no to jednym z istotnych elementów, to co widzieliśmy czy słyszeliśmy, co najbardziej przykuwało uwagę, no to był oczywiście ten fundusz dla Ukrainy, ale mało kto zwraca uwagę na to, skąd się wzięły pieniądze na ten fundusz dla Ukrainy. One się właśnie wzięły między innymi stąd, że zostały obcięte środki na wspólną politykę rolną w jakiejś części i one służą dzisiaj na wypłatę, hipotetyczną wypłatę pieniędzy dla Ukrainy. Rolnicy to nie są ludzie, którzy nie potrafią czytać, może nam to umyka, ale no, powiedział, wiedzą, że poza tym, że mamy te wszystkie konsekwencje pomysłów pana Timmermansa i szaleńców z jego otoczenia, no to także dzisiaj też już widać, że no to rolnicy będą ponosić ciężary tej polityki wsparcia Ukrainy, która finalnie skutkuje także tym, że oni po prostu nie mają szans na opłacalną sprzedaż swoich produktów rolnych. To jest sytuacja, w której te wszystkie opowiastki na temat tego, że jakieś pieniądze gdzieś tam pójdą bokami z KPO, no powiem tak, no, ja bym chciał rzeczywiście też bardzo to zobaczyć. Na razie z tego co wiem, to mamy problem taki, że mamy zatwierdzonych 6 priorytetów w określonym kształcie. Żeby to zmienić, no to potrzebna jest no też bardzo skomplikowana procedura. Nawet premier Tusk, że tak powiem, nie przeprowadzi w taki sposób, żeby szybko to przeprocedować. A też przecież nie o to chodzi w Brukseli, żeby szybko uruchamiać środki, zwłaszcza w Polsce. W związku z czym
No to są wszystko mąki, które mają służyć takiej próbie no, trochę osłabienia tych nastrojów wybuchowych. Tylko, że tak jak powiedziałem wcześniej, no, tutaj nie ma żadnego pomysłu. Tam się miota tych 7 panów ministrów, czy ilu ich tam jest z panem Siekierskim na czele, nie mając żadnego pomysłu, ale też i trudno, żeby mieli, no bo skoro przyjęta została polityka serwilistyczna realizowania wszystkiego, co w Brukseli jest wymyślone, no to trudno też oczekiwać, że w Polsce zostaną wprowadzone jakieś rozwiązania, które idą jakieś w poprzek temu, co radykalne zmiany, o czym mówił profesor Grzegorz Górski, politolog i prawnik. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. A my za chwilę wrócimy do naszego studia, ale na ten czas zaproszę Państwa na flash informacyjny Republika Teraz.